Dzień dobry. Dzisiaj pokażę, jak przygotować rybę do smażenia. A rybę mam dzisiaj nie byle jaką, bo blisko 4-kilogramowego leszcza. Tę gigantyczną rybę dostałam od swojego kolegi wędkarza, który od czasu do czasu daje mi takie prezenty w postaci ryb, ale taki okaz trafił mi się po raz pierwszy. Mięso leszcza jest naprawdę doskonałe. Im większa ryba, tym jest smaczniejsza, ale aby była oczywiście smaczniejsza, ja ją dzisiaj do tego odpowiednio przygotuję, czyli obłożę cebulą, osolę, opieprzę i zostawię w lodówce przez 24 godziny. Sprawioną, oczyszczoną i podzieloną rybę wkładam do miski i dodaję, tak jak powiedziałam, cebulę pokrojoną w pół plasterki. Są to dwie średniej wielkości cebule na taką porcję i oczywiście jeszcze sól. Świeżo zmielony pieprz i odrobinę majeranku. I układam kolejną warstwę. I tak jak powiedziałam, ryba spędzi w lodówce 24 godziny. Witam ponownie, minęły 24 godziny, a zatem mam gwarancję, że moja ryba będzie smaczna, soczysta i aromatyczna. Leszcza podam dzisiaj na kolorowych paprykach. Mam tutaj trzy, dwie czerwone i jedną żółtą. I dodam do tego trzy cebulki. Mam już pokrojoną cebulkę w piórka. Rybę i warzywa będę podsmażała na oleju z dodatkiem masła klarowanego. Rybę oczywiście zapanieruję i zrobię to w mące z dodatkiem bułki tartej. No, będą potrzebne oczywiście przyprawy, sól i pieprz, a także dodam jedną małą ostrą papryczkę. Zaczynam od pokrojenia papryki. Oczywiście najpierw usunę gniazda nasienne, a potem pokroję w paski. A papryczkę, czyli drobno, posiekam. Papryczkę, czyli dodam razem z nasionami. Zaczynam od przesmażenia warzyw, a dopiero później zabiorę się za leszcza. Na rozgrzaną patelnię wlewam porcję oleju, tak około 2 łyżek. Wrzucam cebulkę i będę podsmażała do momentu zeszklenia. Odrobinkę posoli. Jak cebulka nam się zeszkli, dodam odrobinę cukru, zapomniałam o tym wspomnieć, ale dlatego, żeby cebulka się skarmelizowała i nabrała ładnego koloru. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, dodaję papryczkę chili i wrzucam paprykę żółtą i czerwoną. Będę podsmażała do momentu, jak papryka lekko zmięknie, czyli zrobi się taka al dente. Czyli potrwa to dosłownie kilka minut. Warzywa są już prawie gotowe, a teraz przyprawię jeszcze świeżo zmielonym pieprzem i solą.
wyłączam gaz. Za moment będę smażyła dzwonka leszcza, ale muszę oczywiście je wcześniej zapanierować. Robię to, tak jak powiedziałam, w bułce tartej i w mące i są to dwie porcje mąki na jedną porcję bułki. Na rozgrzaną patelnię wkładam masło, poczekam jak się roztopi i dodam wtedy porcję oleju. Poczekam znowu jak olej uzyska odpowiednią temperaturę, bo rybę smażymy na gorącym tłuszczu. Do smażenia używam masła klarowanego, ponieważ ma wysoką temperaturę dymienia. Masło się rozpuściło, dodaję porcję oleju. Poczekam, jak nabierze odpowiedniej temperatury. Olej ma już właściwą temperaturę, a zatem przystępuję do smażenia ryby. Będę smażyła po kilka minut z każdej strony, jak ryba zyska takiego złotowo-brązowego koloru. Mam już dobrze usmażoną, a zatem zabieram się za kolejne kawałki. Moje pyszne danie jest już gotowe. Wyłożyłam na talerz. Prezentuje się naprawdę znakomicie. Doskonały smażony leszcz w towarzystwie smażonej papryki i cebuli. To danie jest smaczne, pożywne, no i przede wszystkim bardzo zdrowe. A zatem jedzmy ryby. Najlepiej z warzywami, na zdrowie oczywiście. A zatem życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na smakkujaw.pl.